Cześć. Dziś przygotujemy proziaki, czyli chlebki sodowe. Jest to szybkie, tanie pieczywo, które od 150 lat wytwarzane jest na Podkarpaciu. No i w sytuacjach, kiedy chleb się kończył, zaradne podkarpackie gospodynie wymyśliły takie bułki, które jest bardzo łatwo przygotować. I do przygotowania naszych proziaków będziemy potrzebować 250 g mąki. Najlepiej, jeśli będzie to krupczatka. Pół łyżeczki soli, pół łyżeczki sody, czyli prozy. To właśnie od niej pochodzi nazwa tego dania. Pół łyżeczki cukru, jedno jajko, 200 ml maślanki i jeszcze 50 g mąki, żeby podsypać nasze ciasto. Do miski z krupczatką wsypujemy cukier, sodę i sól. I drewnianą łyżką sobie lekko mieszamy. Dodajemy jedno jajko i 200 ml maślanki. Zamiast maślanki czasem używana jest woda. Jajko też jest takim składnikiem opcjonalnym, bez którego proziaki też wyjdą, ale dzięki jajku i maślance lepiej to wszystko smakuje. No i teraz mieszamy, aż w całość nam się połączy. I kiedy ciasto już jest połączone, ono jest cały czas takie bardzo rzadkie, ale takie właśnie powinno być. Przy mieszaniu staramy się być delikatni. No i teraz mamy kilka sposobów na zrobienie proziaków. Możemy je zrobić na patelni, możemy je zrobić w piekarniku. My pokażemy Wam dziś oba sposoby. Turnicę posypujemy mąką, przekładamy nasze ciasto. Jak widzicie, cały czas jest ono takie bardzo lepkie. Dalej posypujemy je mąką i teraz za pomocą dłoni rozgniatamy. To ono może wymagać jeszcze lekkiego dodatkowego wyrobienia, ale staramy się przy tym być delikatni. I formujemy taki placek, który ma około centymetra grubości. Teraz kieliszek lekko w mące i wycinamy takie kółeczka. I tak wycięte proziaki ułożymy sobie na papierze do pieczenia i włożymy do piekarnika nagrzanego na 180 stopni na około 18-20 minut. Grzanie góra-dół. Reszta ciasta oczywiście się nie zmarnuje. Zbieramy ją na kubkę. Rozgniatamy i przygotujemy proziaki na patelni. I tu z resztek zrobimy takiego jednego, mniej regularnego. I tak wycięte proziaki przygotujemy na patelni. Jest to sposób bardziej tradycyjny, bo tradycyjnie robione były one na piecach kaflowych. Używamy do tego patelni, której nie natłuszczamy niczym. Ustawiamy ją na najmniejszy palnik i najmniejszy możliwy ogień. Możemy zacząć od zimnej patelni. I proziaki na patelni smażymy tak około 7-10 minut z każdej strony. Musimy kontrolować, czy są one przyrumienione, bo powinny być przyrumienione, ale nie możemy doprowadzić do tego, żeby się spaliły. No i za chwilę zobaczycie, jak one nam będą powoli wyrastać. Proziaki z patelni są ładniejsze w kształcie i bardziej regularne niż te w piekarniku, bo w piekarniku jakby rosną cały czas tylko do góry. Po około 7-10 minutach nasze proziaki z jednej strony są już lekko przyrumienione i teraz pora, aby je obrócić. I tak w spokoju, dalej na małym ogniu, zostawiłem je sobie na kolejne 7-10 minut. A w tym czasie nasze proziaki, które były w piekarniku, już właśnie doszły, więc wyciągamy je. I takie proziaki podajemy najczęściej ze szklanką mleka oraz kawałkiem masła, który na nich się pięknie roztapia. Możecie wykorzystać je też na przykład jako zamiennik codziennego rannego pieczywa, więc możecie je zjeść z szynką. Jak tylko chcecie. Proziaki z piekarnika już tutaj u nas na planie znikły, a w tym czasie zdążyły dojść proziaki z patelni. Jak widzicie, są one takie bardziej płaskie, ale powinny być równie dobre. Je również podajemy z masłem, maczamy w szklance mleka, no i możemy mieć taki fajny posiłek śniadaniowy. No i to zobaczymy, ja wolę chyba te z patelni. Lepiej się na nich masło smaruje. Świetno. To będzie na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy filmik. Jeśli Wam się spodobał, to koniecznie zostawcie łapkę w górę. Napiszcie w komentarzu, czy próbowaliście zrobić proziaki i jak wyszły. No i jeśli jeszcze tego nie robicie, to subskrybujcie mój kanał. To jest pierwszy odcinek, który nagrywaliśmy, więc jest trochę stresu. Mam nadzieję, że później będzie trochę lepiej. Wszystkie niedociągnięcia, mam nadzieję, nam wybaczycie. Dzięki. Jeszcze jest gorący. Koral, jesteśmy na wizji. Spróbujcie. No chodźcie. To też będzie naprawdę? No. To będzie interakcja z tym niedźwiedziem. Ale pyszno.